Siemano, siemano, Zakolników TV, otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj zajmiemy się dosyć ciekawym tematem, a mianowicie będzie to kolejny pojedynek versus, tym razem to będzie Iwa versus Lightning, bo byłem proszony o te zestawienie, jakby sobie oni, powiedzmy, poradzili, która z tych postaci jest lepsza i ogólnie ciekawsza, więc może na pierwszy rzut oka, albo na pierwszy strzał weźmiemy Iwę, ponieważ to tutaj jakiejś wielkiej roli ona nie odgrywała poza pierwszym sezonem, więc tak. Iwa, można powiedzieć, że no jest dziewczyną, która jest mocna, agresywna, nie panuje kompletnie nad gniewem, nie umie się kontrolować. W pierwszym sezonie podczas jednego z przekrętów Heather w trzecim odcinku zdemolowała domek swojej drużyny, gdy oczywiście Heather zabrała jej, wiadomo, odtwarzacz MP3, to ta, można powiedzieć, podczas przeszukiwania z domku swojej drużyny ze złości go po prostu zdemolowała i przez to została oddelegowana do eliminacji z programu. Potem jeszcze się Ewa pojawiała w 15 odcinku Wyspy Totalnej Porażki, gdzie przegrała wyzwanie, jakby to można powiedzieć, próby wyzwań tam różnego rodzaju, które tam były przeznaczone dla danego uczestnika. I niestety ona poległa swoim zadaniu i została wyeliminowana. Chciała się mścić na Bridget między innymi, więc powiem wam, że naprawdę postać masakra. Iwy się nie da kompletnie lubić, natomiast też trzeba wspomnieć o tym, że ona tam niby na jakieś kursy gniewu miała uczęszczać, niby uczęszczała, ale to nie przyniosło żadnego jakiegoś tam większego skutku. I dwa, jest bardzo podatna na wpływy, między innymi takiego Justina, gdzie swoim urokiem ją mocno, powiedzmy sobie szczerze, okieznał w specjalnym odcinku Wyspy Totalnej Porażki, gdzie można powiedzieć, wskazała mu, gdzie tak naprawdę znajduje się walizka, nie, z milionem dolców, więc dosyć ciekawa sprawa. Natomiast, można powiedzieć, w drugim sezonie ona już była publicznością, pojawiała się epizodycznie w podsumowaniach. W sezonie trzecim to samo. No i w czwartym sezonie pojawiła się na jachcie z pierwszą ekipą, która, no, sobie święto towarzyszy, nie musi uczestniczyć w tym cyrku, więc powiedzmy sobie szczerze, no, Iwa dużej roli nie miała. Ale teraz przyjrzymy się Lightningowi. Lightning z kolei jest to oczywiście mocarz, potężny facet. Można powiedzieć, zarządza swoim, powiedzmy, nie, z kapitanem drużyny sportowej w swojej szkole, nie? Że on tam gadał w swoim przesłuchaniu do programu, że on jest silny i w ogóle poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa, ponieważ Lightning jest najlepszy. No i oczywiście, no, można powiedzieć, podkreślał swoją nazwę, swoją, tak jakby swoje imię niejednokrotnie w tym przesłuchaniu do programu. Potem mamy oczywiście już program ze Wyspy po czwarty sezon, gdzie on tam występuje, rywalizuje w drużynie Toksyczne Szczury, jak on się tam zachowuje. No, powiem wam szczerze, mimo że jest idiotą, to jako manipulant, jako intrygant, jako prowokator Lightning się, można powiedzieć, fajnie sprawuje, ponieważ to był w stanie, no, ładnie tam trząść się niektórymi uczestnikami, aczkolwiek nie był zbytnio też jakoś groźną personą, bo najbardziej to się znęcał na przykład nad Cameronem, ale patrząc na to, że mimo swojej głupoty miał też dosyć sporą charyzmę, to trzeba jednak mu oddać, że mimo swojej głupoty miał dosyć sporą charyzmę, wiedział, co się pisze, wiedział, jak to rozegrać mimo wszystko, ale przez swoją tempotę i głupotę niejednokrotnie, można powiedzieć, był tym przegranym. W sensie takim przegranym, że no nie radzi sobie czasami zbytnio dobrze wyzwaniać po niektórych, ale przez swój spryt i także, można powiedzieć ten swój taki spryt, a także, że był dosyć mocno sportowany, w wyzwaniach fizycznych poradził sobie całkiem spoko i tutaj naprawdę szacunek dla Lightninga pod tym względem, aczkolwiek jeśli chodzi już o strategiczne bardziej wyzwania, gdzie trzeba było użyć głowy, to no, była tragedia, była po prostu tragedia i tym mszczenie się na Cameronie i szydzenie z innych uczestników. No, nie podobało mi się w nim to i widać, że to jest taki zadufany sobie bufon bez jakiegokolwiek kręgosłupa, można powiedzieć, moralnego w pewnym stopniu. Ale podobała mi się jego rywalizacja z na przykład z Joe i tak dalej, i tak dalej. No, ale potem przychodzi plejada gwiazd i tam Lightning, no, jest turbo głupkiem. I szybko odpada już dosłownie
w drugim odcinku Plejady Gwiazd, przez to, że nawet nie umiał dobrze policzyć puzzle, żeby złożyć tam jeden, ten można powiedzieć, z budowli, które to było akurat nawiązaniem do wyzwania trzeciego sezonu i przez to odpadł z programu. I tutaj ciekawostka, jak mam tutaj zestawić Lightninga i Eve, pewnie się zapytacie. Patrząc na to, że obie te postacie są, można powiedzieć, mocno wysportowane w pewnym stopniu, bo tam Eve trzęsła handlami w każdego, dosłownie, no wiadomo, handle podnosi i tak dalej, Lightning to, wiadomo, wysportowany, bo wiadomo, taki, powiedzmy, przywódca drużyny, taki pseudo, powiedzmy, chciał być przywódcą drużyny, wiadomo, w programie, ale mu to nie wyszło. I patrząc na to, że ten Lightning jest bardziej opanowaną osobą, a Eve jest turbo agresywna i każdego by dosłownie zabiła w promieniu, wiadomo, zasięgu jej wzroku, patrząc też na to, że ona kompletnie tego nie kontroluje, Lightning by ją łatwo położył, dosłownie, Lightning by ją rozwalił wprost. Naprawdę, ta walka nie miałaby nawet za bardzo sensu, bo mimo że Lightning może jest i głupi, może nie umie myśleć strategicznie zbytnio, chociaż to niejednokrotnie pokazywał też w odcinkach, co po niektórych, na przykład w czwartym sezonie, że on potrafi łatwo, można powiedzieć, nie wiem, wygrać, łatwo umie znieść wroga z powierzchni ziemi, żeby wyeliminować z programu. Umie podjąć to strategicznie, ale bardzo rzadko i często gęsto z marnym skutkiem. Natomiast Eve poza agresją nie ma żadnych atrybutów, nie ma w ogóle jakiegokolwiek pomyślunku, ona wszystko załatwia złością, ktoś ją zdenerwuje albo zabierze jakiś przedmiot, przypominam MP3, trzeciego odcinka z Wyspy Totalnej Porażki, która jej zaginęła, tak naprawdę to jej header ukradła. I potem wiecie, podżycie sobie kropki, sami wiecie, co się może z Eve'ą wydarzyć podczas jej gniewu, dosłownie każdy może tak naprawdę, no, zniknąć z powierzchni ziemi w jej zasięgu wzroku, dokładnie tak. I patrząc na to, jak oni oboje mieliby rywalizować, jakby to miało wyglądać, to ja myślę, że Lightning by ją bardzo łatwo, można powiedzieć, zdenerwował swoim głupim gadaniem, wiadomo, ty słówkami typu She Lightning albo Sha Lightning i byłoby sporo po problemie, ona by go chciała, wiadomo, zniszczyć, reszta drużyny by się pewnie zdenerwowała i pewnie wszystkie głosy poszłyby na Eve i dosyć szybko by odpadła z programu. Ale przypuśćmy na to, gdyby jednak dotarła dosyć daleko i miałaby finał z Lightningiem i byłby to wyzwanie fizyczne, to myślę, że walka byłaby dosyć prosta dla obojga i bardzo wyrównana. Aczkolwiek, że Lightning jest bardziej wysportowany, bo Eve to by wszystko zniszczyła swoim gniewem dosłownie i przez gniew ona by mogła być bardzo łatwo pokonana przez Lightninga, bo by się zdenerwowała, nie mogłaby się skupić na zadaniu i myślę, że Lightning by tutaj bezapelacyjnie by sobie z Eve'ą poradził, by to były bardzo złe konsekwencje dla niej, że nie wygrałaby $1 miliona. Mówiąc szczerze, ale patrząc na to, czy ona miałaby jakiekolwiek szanse z Lightningiem, podkreślam po raz kolejny, jakieś tam małe by miała, tylko by musiała zacząć na sobą panować i myśleć racjonalnie podczas wykonywania danego zadania i wtedy myślę, że z Lightningiem by sobie poradziła. Przynajmniej tak mi się akurat wydaje, aczkolwiek temat rzeka bardzo, bardzo ciężki, nie wiem jak z tego można powiedzieć tematu naprawdę wybrnąć, żeby to brzmiało fajnie i sensownie, naprawdę. Jest szansa, że ona mogłaby dać radę Lightningowi, ale Lightning jest sprytniejszy od niej i mówię jej przez to, że może jest głupi, to ma taki atrybut, że dzięki swojej głupocie może bardzo łatwo zdenerwować i wykorzystać to że jest zdenerwowana i wziąć to na swoją korzyść, że po prostu łatwo ją ogra w programie, więc tutaj moim zdaniem Lightning bezapelacyjnie wygrywa z Eve'ą, a jakbym miał ocenić te postacie, to wiadomo, Eve'a, no, postać no do niczego. Lightninga też średnio lubię, ale ma cechy charakteru, które mi się akurat podobają w nim. Między innymi spryt i to, że nawet swoją głupotą potrafi niejednego po prostu uczestnika zagiąć. I jednokrotnie potrafi też to wykorzystać na swoją korzyść. Więc tutaj mówię, Lightning wygrywa w moim zestawieniu z Eve'ą. A jak to będzie u was? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekawy. Ludziska, z tej strony był Zakolnikow i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia i cześć. Na razie.